Cześć kochani, z tej strony Carnival Team. Dzisiaj literka Z w naszym alfabecie Carnival Team. Z jak sesja zero. I to nie jest oszukiwane. Sesja zero to jest bardzo fajna opcja do tego, żeby zacząć jakąś dłuższą kampanię albo nawet jednostrzał. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przedyskutować po pierwsze. Jakie postacie chcecie zrobić, jak chcecie je wykreować, jak połączyć te postacie, ale z drugiej strony, co absolutnie nie mniej ważne, jakie są wasze preferencje dotyczące gry i też jakie są wasze tematy tabu. Słuchajcie, kiedy znamy się tak naprawdę dobrze jako gracze, jako drużyna, jako mistrz gry... Gracie od 20 lat na przykład. Na przykład, cały czas gracie wspólnie od 20 lat i znacie się, jak kolokwialnie mówiąc, łyse konie, to może się wydawać, że nie jest to aż tak potrzebne. Ale zawsze warto pomyśleć o tym, czy nie chcecie porozmawiać, hej, a może spróbowalibyśmy czegoś innego. A może jednak to, że na przykład XYZ w czasie sesji zawsze gra na telefonie albo pisze SMS-y do kogoś. Układa wieże z kostek. Może w jakimś stopniu nam nie pasuje. Sesja zero może być zarówno okazją do tego, żeby już ustawić tak naprawdę wspólne preferencje grupy, drużyny do wspólnej zabawy właśnie razem z mistrzem gry. To jest taki w sumie pre-feedback, który możemy sobie dać po to, żebyśmy się dobrze bawili. Tak. Wykreować też wasze postaci pod tym względem, że tworzycie ich charakter, tworzycie też i je pod względem tego, że jednocześnie są wszyscy i można fajnie ustalić, żeby ta drużyna, grupa ludzi funkcjonowała. Co więcej, sądzę, że sesja zero, mimo iż nie jest już taką sesją, gdzie gramy, to można na przykład ustawić małe scenki, jak to było w naszej kampanii wilkołaczej, kiedy ja jako moja postać wymyślałem pewną wizję, która się tam pojawiła. Więc można już trochę stworzyć takie niewielkie etiudy, żeby już wykreować coś in-game. Bo tak naprawdę sprzyja to wtedy temu, że wspólnie tak naprawdę już się komponuje tą drużynę. To już jest jakaś całość. To było dla nas ważne z perspektywy prowadzenia tej historii w Wilkołaku, no bo wiedzieliśmy, że tak naprawdę macie stworzyć watahę. Natomiast jest też ważne, żeby tak naprawdę mieć sensowne motywacje, żeby mieć jakieś relacje pomiędzy postaciami. Naprawdę dużo przyjemniej wtedy się gra. Tak przynajmniej działa to u nas. To prawda. I sądzę, że jeżeli się obawiacie tej sesji albo nie chcecie tracić czasu, bo nie macie go zbyt wiele, to na dobrą sprawę nawet sesję zero możecie połączyć z pierwszą sesją. To znaczy umawiamy się, ustalamy, trochę gadamy, a później już zaczynamy grać, żeby naprawdę ją przeprowadzić, a z drugiej strony nie bać się jej, bo warto, naprawdę jest potrzebna. Warto i zobaczcie, na naszym kanale jest kilka sesji zero. Odsyłamy tutaj, w górnym rogu macie linki do przykładowych. I to całkiem różne. Bardzo różnych i one pokazują, jak to jest ważne, bo to są sesje zero zarówno przed kampaniami, tak jak na przykład te sesje zero, które były przed Obcym, przed Nowym Leningradem, czy chociażby właśnie przed Wilkołakiem, ale też przed jednostrzałem, przed kultem u Koena. Więc dziękujemy. Bardzo cześć. Wam dziękujemy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzień dobry. Nagranie numer 3. Lecimy. Rozsiądę się. I sesja zero? Mięcie pierwsze. Ujęcie drugie. Nie pytajcie, dlaczego drugie.